bóle menstruacyjne to nie jest nic naturalnego i absolutnie nie powinnaś dać sobie wmówić, że taka twoja uroda. Wtedy bardzo mocno powinnaś przyjrzeć się swojej diecie. Przyczyna, która bardzo, ale to bardzo często występuje u moich pacjentek. Mogłabym chyba powiedzieć, że jest jedną z najczęstszych przyczyn. Partnerem odcinka jest Barrel Studio. Przestrzeń kreatywna dostosowana do twoich potrzeb. Cześć, witam cię bardzo serdecznie na moim kanale Kobieta Pełna Zdrowia by Ola Hołody Pudełko. Dzisiaj zapraszam cię do eksperckiej pigułki, w której będę mówiła o tym, że bóle menstruacyjne to nie jest nic naturalnego i absolutnie nie powinnaś dać sobie wmówić, że taka twoja uroda. Bóle menstruacyjne z punktu widzenia medycyny wschodniej mają co najmniej 4 przyczyny. Najpierw opowiem ci o tym, jak tak naprawdę powinna przebiegać menstruacja. Otóż o tym, że będziesz miała okres, tak naprawdę nie powinny mówić ci jakiekolwiek dolegliwości bólowe. Nie powinny to być ani bóle pleców, ani bóle podbrzusza, ani bóle migrenowe, bóle głowy, zasłabnięcia, takie poczucie mroczków przed oczami. Nic z tych rzeczy nie powinno się wydarzać. Jak zatem powinna wyglądać menstruacja? Po prostu powinno nastąpić krwawienie. Jedyne, co możemy delikatnie odczuwać, to chwilę przed okresem, tak na 3-4 dni, że zaczyna nam się troszeczkę bardziej gromadzić woda w organizmie. I to jest ok, bo organizm tej wody będzie potrzebował w procesie menstruacyjnym. Co jeszcze? Delikatnie możesz odczuwać pierwszego, drugiego dnia obrzmienie narządów rodnych, natomiast to też nie powinno być na tyle silne, aby miało powodować dyskomfort. Jeżeli musisz sięgać po jakiekolwiek leki przeciwbólowe, to warto zainteresować się swoim zdrowiem. Jakie mogą być przyczyny tego, że rzeczywiście w czasie menstruacji odczuwasz ból, albo że odczuwasz ból jeszcze przed menstruacją? Z punktu widzenia medycyny chińskiej przyczyny są 4. Może to być albo tak zwany nadmiar zimna w macicy i co wtedy pomaga? Będziesz wiedziała, czy to rzeczywiście to jest przyczyną twojego bólu, jeżeli położysz sobie na kilka dni przed okresem, na przykład 5 dni przed planowaną miesiączką, zaczniesz codziennie kłaść sobie na podbrzusze termofor, czyli będziesz ocieplać macicę. Wtedy, jeżeli rzeczywiście ten ból będzie albo dużo mniejszy przy najbliższej menstruacji, albo w ogóle zniknie, będzie to dla ciebie sygnał, że warto zainteresować się troszeczkę bardziej ogrzaniem swojego organizmu. Drugą przyczyną dolegliwości bólowych może być tak zwany niedobór krwi. Niedobór krwi bardzo często w naszym przypadku kobiet oznacza to, że masz albo za słabe wyniki hemoglobiny, albo za niski poziom żelaza, albo za niski poziom ferrytyny w organizmie, w związku z czym tej krwi brakuje, żeby odżywić wszystko to, co musi być odżywione. A pamiętaj, że podczas menstruacji ta krew jeszcze musi w jakiś sposób zostać wydalona na zewnątrz. Dlatego możesz czuć ból, bo po prostu jest jej za mało. Co wtedy robić? Wtedy bardzo mocno powinnaś przyjrzeć się swojej diecie, ale nie tylko temu, co jesz, ale także co pijesz. Może być tak, że pijesz na przykład za duże ilości kawy, w związku z czym organizm nie ma wystarczająco dużo siły na to, żeby wchłaniać wszystkie witaminy i składniki odżywcze, ponieważ kawa bywa niestety blokerem. Szczególnie jeżeli chodzi o przyswajanie żelaza. Absolutnie nie powinnyśmy popijać preparatów, które mają nam podnieść poziom żelaza, hemoglobiny czy też ferrytyny. Absolutnie nie powinnyśmy popijać ich kawą. Trzecia przyczyna dolegliwości bólowych może być taka, że po prostu, moja droga, masz tak zwany nadmiar gorąca w macicy. Nadmiar gorąca w macicy jest to oczywiście określenie z medycyny chińskiej. Co to może oznaczać? To może oznaczać, że masz aktywny stan zapalny, że coś dzieje się w twoich narządach rodnych, że organizm zaczyna wytwarzać dużo gorąca, w cudzysłowie, po to, żeby wyeliminować na przykład jakiś patogen. Może również walczyć z grzybicą, a może jest to coś bakteryjnego, w związku z czym tej macicy będzie się dużo działo. Skąd będziesz wiedziała, że to to? Jeżeli tak samo jak w przypadku wychłodzenia macicy położysz sobie termofor na podbrzusze i zobaczysz, czy też poczujesz, że ból zaczyna być spotęgowany, zdecydowanie będziesz miała sygnał, że jest to nadmiar gorąca w macicy.
Co wtedy należy zrobić? Przede wszystkim warto udać się do ginekologa. Tak jak powiedziałam, najprawdopodobniej możesz mieć jakiś stan zapalny. Warto, żeby Cię obejrzał i jeżeli będzie taka potrzeba, żeby przepisał Ci jakieś leki, które wyeliminują drobnoustroje. No i czwarta przyczyna, o której chciałam Ci powiedzieć, to przyczyna, która bardzo, ale to bardzo często występuje u moich pacjentek. Mogłabym chyba powiedzieć, że jest jedną z najczęstszych przyczyn. Ta przyczyna to tak zwane zastoje. Tak to nazywamy w medycynie chińskiej, to znaczy, że na przykład w Twoim życiu może być za mało aktywności fizycznej. Pamiętaj, że z punktu widzenia zdrowia, nawet jeżeli ćwiczysz dwa razy w tygodniu, to i tak jest za mało. Nasze ciało jest przystosowane do tego, żeby wykonywać aktywność fizyczną każdego dnia. W związku z czym, jeżeli jej brakuje, limfa, krew zaczyna wpadać właśnie w zastoje. Mówię o tym z punktu widzenia oczywiście medycyny chińskiej. Jeżeli nie ma prawidłowego przepływu przez macicę i nie ma przepływu cały czas przez nasze narządy rodne, no to zaczynają się robić zastoje. I niestety wtedy, żeby przepchnąć w momencie, kiedy zaczyna się okres, jest to bardzo trudne dla naszego organizmu, dlatego też stąd biorą się dolegliwości bólowe. No i co wtedy robić? Wtedy, moja droga, warto na 10 dni przed planowanym okresem włączyć do swojego codziennego rytmu dnia aktywność fizyczną typu cardio. To znaczy, zacznij chodzić na spacery. Przynajmniej pół godziny dziennie wtedy spaceruj. Albo może wybierzesz slow jogging, czyli wolny bieg, albo w ogóle jogging. Może pójdziesz na fitness, może pójdziesz na basen, może na jakieś tańce. Cokolwiek takiego, co wprawi Twoje ciało w ruch przez co najmniej 30 minut. Do tego bardzo fajnie działa również akupunktura, która bardzo ładnie przyspiesza ruch wszelaki tak naprawdę w organizmie. Oraz zioła. Na przykład mogę Ci zaproponować, jeżeli jest okres jesienno-zimowy, to świetnie sprawdzi się koper włoski, natomiast jeżeli mamy okres wiosenno-letni, bardzo fajnie sprawdzi się pokrzywa, ale także doskonale natka pietruszki, którą możesz dodawać do koktajli czy też do sałatek. Także, moja droga, sama widzisz, że bóle menstruacyjne, one zawsze mają swoje wytłumaczenie i tak jak powiedziałam, okres nie powinien boleć. Bardzo Ci dziękuję i zapraszam Cię do kolejnych pigułek eksperckich oraz do śledzenia wywiadów z moimi gośćmi. Do zobaczenia.